Szanowni Państwo, bardzo proszę, żebyśmy wszyscy się skupili w tej sali, wszyscy się wiedzieli. Bardzo proszę na razie, żebyśmy wszyscy zajęli miejsce po tej stronie. Może tutaj Państwo, którzy są bliżej stołu, bardzo bym prosiła, żebyście przeszli tutaj. Na część oficjalną będzie za chwilę zaproszenie, tak? A na razie rozpoczniemy uroczyście Szanowni Państwo, jestem zastępcą dyrektora w Mazowieckim Instytucie Kultury, nazywam się Elżbieta Grzewska. Mam przyjemność dzisiaj powitać wszystkich Państwa na wyjątkowej wystawie. Wystawie pokonkursowej członków Polskiego Towarzystwa Fotografików Przyrody Okręg Mazowiecki. Bardzo serdecznie witam przede wszystkim zarząd towarzystwa, osoba pani Małgorzaty Brój. Pani prezes, bardzo proszę tutaj, żeby pani się wszystkich pokazała, bo wszyscy na tej sali się znamy, oraz pana wiceprezesa Witolda Gorzelskiego. Również witam członków wszystkich towarzystwa, którzy przybyli na dzisiejszy wernisaż. Witam gości również i tych, którzy po raz pierwszy uczestniczą w wystawie Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. Szanowni Państwo, jak zwykle takie spotkania kryją dużo niespodzianek. Właśnie przed spotkaniem również dowiedziałam się, że jest z nami pierwszy prezes Towarzystwa Okręgu Mazowieckiego i dowiedziałam się również o tym, że pierwsza wystawa w ogóle przed laty Towarzystwa Fotograficznego odbyła się w tym właśnie budynku, to wtedy jeszcze był Warszawski Ośrodek Kultury, ale prawdopodobnie wernisaż miał miejsce właśnie w tej sali. Panie prezesie, byłem, że tak jest, że w tej sali mieliśmy wystawę, tak? Ja za chwilę pana poproszę o głos, za momencik, dobrze, pan tutaj nam opowie. Natomiast proszę państwa, ja ze swojej strony życzę państwu miłej atmosfery podczas dzisiejszego wernisażu, integrowania się wokół tych dzieł, które powstały w tegorocznym konkursie fotograficznym. Ta wystawa nie jest wystawą pierwszą. Wernisaż miał już miejsce w Muzeum Ziemi, a po raz drugi została zaprezentowana właśnie tutaj u nas. Chciałam jeszcze dopowiedzieć, że po długiej przerwie Towarzystwo Fotograficzne wróciło tutaj do mury Mazowieckiego Instytutu Kultury, które są zawsze otwarte dla wielu środowisk twórczych. Bardzo się cieszę, że Państwo możecie tutaj u nas spotykać się, wymieniać się swoimi doświadczeniami i planować swoje dalsze działania. Mam również nadzieję, że w przyszłości te działania będą się rozwijały, a myślę, że będziemy Państwa w miarę możliwości wspierać. Z mojej strony na razie to wszystko. Później Państwa jeszcze tutaj zaproszę na część oficjalną, nieoficjalną. Natomiast teraz poproszę o głos pana wiceprezesa, nam opowie o wystawie i uroczyście ją otworzy.